Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku orzekł, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. W związku z tym rok temu na ulicach w całej Polsce odbyły się protesty. W ten weekend było podobnie. To reakcja na śmierć 30-letniej kobiety z Pszczyny, która zmarła na sepsę po tym, jak lekarze mieli czekać na obumarcie płodu. Wywołało to kolejną falę protestów. Jeden z nich odbył się w Jeleniej Górze. Porozmawialiśmy z organizatorką oraz uczestnikami tego wydarzenia. By wesprzeć kobiety, które kiedykolwiek będą miały problemy z utrzymaniem ciąży, żeby zadbać o ich bezpieczeństwo, zdrowie i głównie też zdrowie psychiczne, bo wiele kobiet, które zachodzą w ciążę, martwią się o to, co by było, gdyby cokolwiek wydarzyło się nie tak. Mnie się to w głowie nie mieści i nie wierzę w to, że to, o czym mówiliśmy rok temu, się sprawdziło po prostu. No niestety to się sprawdziło. Wiedzieliśmy, że tak będzie, ale no jednak no to może gdzieś to było w takiej odległej przyszłości, że nikt nie był może tego do końca świadomy, że faktycznie to się może wydarzyć, no i mamy na to dowody. Jestem mamą, babcią, mamą syna niepełnosprawnego i wiem, jak to jest wychowywać syna. W szczególności dla nich, żeby zadbać, żeby miały wybór, żeby mogły wybrać. Co się dzieje w naszym kraju jest niedopuszczalne i nie powinno się nic, nikt nie powinien mieć odebranych swoich praw. Też tak uważam i do tego też jesteśmy kobietami, też mamy pewnie plan w przyszłości mieć dzieci i w ogóle dlatego nie rozumiemy czegoś takiego, więc przyszłyśmy protestować. Przytłacza mnie trochę to, co dzieje się w Polsce. To, że każdy powoli przestaje, to, że odbierają nam prawa, po prostu. No jest to poważna sprawa i nie tylko my powinniśmy tutaj być, ale myślę, że całe państwo powinno się zebrać i pokazać swoją siłę, pokazać to, że wreszcie coś możemy. Chcemy, żeby nasze dziecko żyło w nowoczesnym... lepszym kraju. Nowoczesnym, tak, tolerancyjnym, gdzie można wyrażać swoje zdania, mieć odrębną, nie wiem, orientację seksualną i nie bać się tego. Marsz żałobny trwał kilkadziesiąt minut. Cichy protest przeszedł od parkingu przy Kastoramie aż pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości, a skończył na Placu Ratuszowym.